wymiękłem. Miałem już nie nagrywać, a jednak postanowiłem, że jeszcze Uldar zwiedzę. I tak to też nazwę. Uldar zwiedzę. Chodzi mi o kuferki. Tutejsze. Hugr, 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 hugr. Hugru nie mamy. Przecież ja byłem tu tyle razy. I ciągle nie wiem, gdzie mam iść. To jest aż nieprawdopodobne. Czy mnie tu cholera był raz? Tyle razy. Ja już naprawdę nie wiem, gdzie ja powinienem chodzić, a gdzie nie powinienem. Będą naprawdę jaja, jak będę tutaj tyle czasu chodził i się okaże w rezultacie, że nic nie osiągnę. Jestem na dobrej drodze. To nie tu. Czego ja się spodziewałem. Wiedziałem, że tak będzie. Też ja się totalnie tego spodziewałem. Okej, to mamy. Coś mi właśnie z głosem się pierdzieli. Albo nie wiem. Piosenka przestała grać. Nieważne. Znaczy dźwięk przestał grać. Dobra. Nieważne.
Szkoda, że tu nie można ptaka używać. Doprawdy. Tu już byłem. Ale jak tam wyżej się dostać? To nie wiedziałem. Nie mam zielonego pojęcia. Proszę w to nie uwierzę, że mam po prostu tak o sobie dla jaj iść. Coś mi się nie chce wierzyć. Jotunów mi trzeba. Tej drugiej umiejętności. Ja bym tak to widział. Będzie lustro gdzieś. Widzę. To po co mi ten hugr? Dookoła i wszędzie. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem.
sumie to ja też nie wiem, jak mam to zrobić tutaj. Nie widzę tu innych sposobów. A, tu jest kula. Nie widziałem jej. Naprawdę jej nie widziałem. Czyli przechodzi. Kurwa mać. Odpychająca strzała. Kiedy cel pada na ziemię, przeciwnicy wokół niego zostają ogłuszeni. Podoba mi się. Też jakieś pierdoły. To 70 metrów. Właśnie nie wiem, czy to na zewnątrz, czy na wewnątrz, czy na zewnątrz. Spieprzamy stąd. Myślę. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. A teraz się okaże, że tam wewnątrz po prostu. Uff. Jednak tu. Jednak tu. Hey, you! Help me! This bear is trying to kill me! Please! No dwarf dinner for you, you greedy beast!
Chcesz... You're safe. What enraged the beast? I haven't the faintest idea. One minute I was frying some bacon, and the next, that brute was trying to steal it. You were cooking here? Of course. Damn well lost my appetite now, though, haven't I? Stupid bear. I'm not so sure it's the bear who was stupid. Of course. This is yet another tale within the cursed saga that is my life. That's right. I am cursed. This damn ring. Nothing but bad luck ever since I got it. Are you sure you know the difference between bad luck and a bad choice? So? I have taken it upon myself to rid the world of the ring and its cursed Sather. I shall destroy it. And I'd jolly well appreciate it if you accompanied me. You seek my protection for disposing of a ring. Not just any ring, a cursed ring. Cursed by a Jotun witch. Frodi. A Jotun witch. Przez to. You have my interest. Tell me your tale as we walk, and you will have my aid. This Czyli to dłuższy odcinek się. Znaczy dłuższe zadanie będzie. How did you acquire it? Focus on the destination, not the journey. Ours shall end soon, atop this very mountain. Finally, my unlucky saga will end. Saga. That damn bear. Its claws couldn't claim me, but hunger still might. Didn't you say you lost your appetite? His part. Our voyage requires sustenance. Oh, I am saved. Mushrooms, and so colorful. Stop! Do not eat those mushrooms. They're... You truly are an idiot, aren't you? Oh, curse that ring! It somehow poisoned the mushrooms. Just stay there, and don't eat anything else off the ground. I'll get something you can eat. Oh, you are... You are kind. Do hurry, though. Znany motyw. Nigdy nie oglądałem chyba Władcy Pierścieni. Tak piściły mi się wydaje. Znaczy, dobra, może jak miałem 6 lat. Albo 8. Ale tak właściwie to nie pamiętam tego. Here, eat this. Oh. Well, I guess it will have to do. Dużo budałem tylko jedzenia. Well, let's not dally any further. Oof. Come along. You mentioned a Jotun witch. Did she give you the ring? Or was she the one who cursed it? Oh, I cannot say for sure. I saw her traveling like she was in a hurry. I wanted to question her, you see. A Jotun? Alone? Dwie tajemnice. Nieźle. Przecież naprawdę. Już niedługo będziemy mieli wszystko. No good. Did you happen to catch her name? Of course. Hyrokin, I think? Hyrokin. You saw her in Svartalfheim. Pretty sure it was Hyrokin. Either way, she gave me the ring. Just gave it to me. Told me it would bring me good luck, but that it must be kept far away from her for the magic to work. I've used the exact same tactic with my children, more than once. No, you misunderstand. She gave me the wrong ring. This one is cursed. Nothing but bad luck happening to me all the time. It's so draining. But the end of my suffering is nigh. We're almost there. Come on. This looks like a shortcut. Chyba, że zginie, to wtedy rzeczywiście też się skończy z cierpieniem. Nic nie widzę. Nic nie widzę. The path is surely clear enough for you now. Well, the land could be flatter, but I suppose this will do. Now
Let me tell you more of my perilous plight. Why, my bad fortune would make even Gavrilesi look like the luckiest dwarf alive. I suggest silence. Less, chance of being overheard by further dangerous animals. Yes, yes, good thinking. My words cannot be unlucky if they are unspoken. You are wise. Będzie mógł zniszczyć ten pierścień. O ile sam tam nie wpadnie. We are here. My salvation is finally at hand. Then do not delay. Rid yourself of the ring. Cursed ring! How many times have you even been listening? More than I would like. Cursed ring, yes. Go on, get it done. Yes, I shall finally be free of this torment, this burden. I know the feeling. Be gone, foul! Very unfortunate. Tak myślałem. Tak myślałem, że będzie. Straciłem tylko hugr. Teraz. Ej, patrzcie, to jest 500 metrów ode mnie, to myślę, że może warto by było ten ostatni quest zrobić. Może nic się nie stanie. No nie jeździłem konno. No dobra, to nie jest jazda konno, ale wiecie, o co mi chodzi. Ciągle hugr, hugr, hugr. W normalnym świecie będzie mi brakowało tych mocy. Ołtarz. Ryby. Szaple. Ryby. Tylko ja tu ryb nie widzę. Tu nie widzę ryb żadnych. Tak widnie w te ryby. Wręcz nic. Nic tu nie ma. Co to za Bóg, który ryby będzie łowił? Nie ma ich po prostu. Tego nam się udać nie zrobi. Nie uda zrobić. Mogę jeszcze to spróbować. Coś mi mówi, że tam też może być ołtarz. A dalej zostanie nam właściwie tylko centrum i ten ołtarzyk i to z krukiem. Więc...
Jak zobaczyłem sobie dawne nagrania z 2016 roku, jak na przykład odcinek z Wiedźmina Dwójki potrafił zajmować mi godzinę i 10 minut, to byłem zdziwiony, bo na przykład teraz, jak wszystko robimy po 20 minut, a czy wiecie co, gdzie gra jeszcze toczy się takim swoim rytmem, na przykład jak, nie wiem, nie ekspimy, ale po prostu robimy poczynania jakieś obularne i na przykład tych wątków jest bardzo dużo, to uważam, że takie krótsze odcinki są lepsze, bo wtedy łatwiej na przykład też sprofilować dany materiał do danego zagadnienia. A w przypadku, gdzie my na przykład przez godzinę dosłownie robimy to samo, to tak właściwie nie robi tego znaczenia, ale uważam, że takie odcinki najbardziej optymalne to są właśnie po 30 minut. Uważam, że takie, które robię po 20 minut, są za krótkie. I uważam, że powinien robić dłuższe odcinki, że jestem chyba trochę greedy. Ale jestem szczery. Kiedyś pamiętam, jak wyczynem było wrzucenie filmu, który miał 15 minut na YouTube. Miss me, you steaming stack of shit! Untie me and I'll let this slide! Emily! Terrible archers. Aye, and I'm lucky you're a far better fighter than these pieces of shit, High One. A fine display of your prowess. If you'll permit me, I'd repay your kindness. But these bastards burnt my pack to ashes. Stop by the Yorthegger shelter, and I'll find you something. Should I find myself there, then why not? If you seek a more formidable foe, this lot were saying their leader's not far. Reckon you could do us all some good and get rid of them. They kept saying something about two golden peaks in the east. Between two gold. Aye, in any case. Może tam udajmy się od razu. Nie widzę niczego takiego. Dobra, udajmy się do A3 i tam też w następnym odcinku będziemy kontynuować naszą super podróż. Dzięki za oglądanie. Na razie.